serdecznie, przede mną Radowicz, to jest kolejny odcinek Simulator American Truck Simulator. W dzisiejszym odcinku będziemy jeździć i kontynuować nasze przygody w tym oto symulatorze. W dzisiejszym odcinku pokażę maszę wam trasę najpierw na mapie. Będziemy jechać z Alamosy do Ogdena. Tak, do Ogdena będziemy jechać. 12 godzin 46 minut jazdy. I wychodzimy. Nic nie wiem czemu. Mogę sobie ustawić nawigację z tą stronę, to nie wiem. Dziwnie jakoś. A, bo ja tu stoję i nie mogę skręcić w lewo. A już rozumiem. Dobrze, więc jedziemy tak jak pokazuje nam GPS-ik. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystkie trasy będą otwarte. I dojdziemy do Ogdena. To zobaczymy. Jak mówiłem, trochę pogram i podbiję poziom umiejętności. Mamy poziom 36. Już. No chyba zakończyliśmy na 7. Zakupiłem taką ładną ciężarówkę Mac. Bardzo ona mi się podoba. Do roboty. 1000 koni silnik ma. Będziemy wieść zarządek 27 ton. Nie mam swojej przyczepy. Znaczy mam pioną, ale jakoś tak nie używam, nie wiem czemu. Będę korzystał z pomocy nawigacyjnej w telefonie, jaką posiadam, na przykład do uruchamiania silnika. Nie wiem, światło włączę. O, na telefonie taka fajna aplikacja jest Sim Dashboard. Polecam wszystkim. Ten odcinek. Na odcinku będzie podzielone to czasem. Nie wiem, powiedzieć. Przejęzyczenie. Na wyszło.
zbliżamy się do ciężarówki, to będziemy musieli wykonywać manewry przedania, bo coś widzę, że coś nie przejedzie ta ciężarówka, bo zaraz ją będę doganiał. Przygotuj się do skrętu w prawo. 16 wiek. 7, a nie? 16 wiek, a my jedziemy na nim źle tam. 70 godzin, nie? Skręć w prawo. Szybciej byście podjeżdżali pod góry, nie wiem, że ostry tak nie dane. 40 na godzinę. Czy nie ma dobrego rysowania w tych lusterkach, bo... Koniec autostrady. Na 18, tak można sobie na spokojnie. Na najwyższym wieku wjechać tam te 90, to na niskich obrotach tylko 27 ton. Przypominam, 1000 koni silników. Znajdę go swoim gazem regulowym, nie ma sensu do tempomatu na tą chwilę włączyć. Bez sensu. Zaraz mam nadzieję, że podniosą to ograniczenie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No ja podjeżdżam. Mam nadzieję, że nie wiem. Bezsensowny zjazd. Nie, o dziwo nie. O Jezu, co to się wydarzyło? Zjedź w prawo. Nie był taki, no sześcinek. Skręć w lewo.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Że nie widziałem światła. Jedź prosto. I 16 bieg kończy po mieście. Prawie na najwyższym biegu jechać. Chciałem się uprzeć, to i tak bym pojechał. Kręcam sadon na ten łaszny. Jedź prosto. A co się dzieje? Czekajcie, więc wracam już do was po krótkiej przerwie. Nawet to było krótkie cięcie. Musiałem niestety wymienić baterię w urządzeniu zwanym Tracker. Bywa i tak. Już powróciłem. Miejmy nadzieję, że więcej problemów nie będzie. Fajnie to tylko sprężarka, że nie w tej ciężarówce. Podoba mi się to bardzo. Ten to będzie w lewo skręt. Trochę przyhamowałem na wszelki wypadek. Piszę sobie na drugim monitorze, będzie chociaż o czym mówić podczas transmisji, znaczy transmisji na odcinku. Na razie nie ma transmisji, więc nie możecie pytań zadawać bezpośrednio na czacie, niestety.
No i cóż, już pierwsze problemy techniczne się zaczęły, nawet i bez transmisji. Dopiero podczas niej, nie? Jaką ta ciężarówka ma moc na tych niskich obrotach? 27 ton podbraciało jeszcze do rozpędzania. Przyjmujemy jednak to trochę, bo mały ostrzejszy dark. Przygotuj się do skrętu w prawo. Teraz będziemy w prawo skręcać. Jeszcze światło. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Na szczęście nie musimy na niej stać. Ale pięknie. Bardzo podobny sposób, żeby przejechać. Był idealny zakręt. Tyle to mogę powiedzieć. A teraz jedziemy dalej. Na spokojnie. Jedzie i tak. Oni to nawet w bok potrafią komuś wjechać. Mamy taki humor, nastrój, czy nie wiem co, ale też potrafią. Nie wiadomo skąd. Ale od czego jest symulator? Myślę o tyle, żeby takie rzeczy też można było robić, które w prawdziwym życiu by nikt nie zrobił. Trzymaj się prawej strony. Bardzo mocno zakradane. Przy na braku widoczności nikt by się nie odważył wyprzedzać. Znaczy no są pewne, no, no. Ale są wariaci, co na braku widoczności wyprzedzają. Cóż, nie popieram tego osobiście. Teraz trochę takie rzeczy tylko w symulatorach. Czy też się
życiu nie robi. Więc pamiętajcie o tym. Mamy albo wskazówkę, jak nie należy jechać. Taką przestrodę. Nie wchodźcie zbyt szybko w zakręty. Można szybko wylecieć, nie? Się akurat patrzyłem jeszcze spod mikrofonu na telefon. Ile mi godzin czasu pracy zostało. Gdy na tym czasie pracy muszę wyjść. Muszę to wyjść ładunek na tym czasie pracy. No, zostało go tylko godzina dłużej niż to tam zaplanowane na trasę. Znaczy nie będą opóźnienia. Trzeba się postarać dojechać na czas, nie? Oczywiście przepisowo starać się jechać. Zresztą jak wiadomo jest to symulator, więc nic się nie za bardzo nie stanie. Zawsze można wczytać. W prawdziwym życiu to już by nie przeszło na pewno. Taka ostra jazda jak ja to robię. Jeszcze ten autobus i dwie ciężarówki z przodu mnie uspokajają co do tego, że na pewno zdążę. Ale miałem widoczność, więc no cóż. Nie chciałem włączyć radia, przepraszam. Tak by było prawa autorskie, jeszcze nie. Może jeszcze nie. Zwolnię, bo jest to, nie? Też jak mam przyspieszę i to przyspieszę. Jedź prosto. Byłeś teraz zauważony. Ja się tyle namęczyłem przy wszystkim. Bo jeszcze nie zahamowałem, nie marudź mi. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Na tyle w tym odcinku. K.
komentujcie, subskrybujcie i ja się zbliżę do zobaczenia na razie, cześć, pa, pa.